13 zameldowali do 7 w skali Beauforta, tak? Ale posiedzimy gdzieś do 16, tak że będziecie mieli fajną atrakcję. Mam nadzieję, że jeszcze kolega złowi jakąś rybkę, że nie będzie tyle wymiotował i mam nadzieję, że coś pomoże. No naprawdę. Biegnę wasze pytania. Tego dnia nie złowiłem żadnej ryby. Jest to wina perfidnie moja. Nie okrętu, nie szypra, nie załogi, nawet nie pogody. Jest to wina po prostu mojego organizmu, który, jak wiecie, nie toleruje pływania po naszym Morzu Bałtyckim. Za to mogę sobie pływać na przykład po basenie. Dobra, słuchajcie, pół żartem, pół serio było, ale naprawdę sprawa wygląda tak. Ja mam dosyć dużą chorobę morską, co pewnie już wiecie. Testowałem nie przyjmowanie żadnych leków. Śmiało cały rejs, 10 godzin czy tam 11, wymiotowałem. Później testowałem dużą dawkę leku, czyli dwie tabletki przed rejsem, dwie w trakcie rejsu. To było na holowniku Neptun, tabletki to Aviomarin i pomogło. Pomogło, zresztą macie też filmik na ten temat. Możecie sobie zobaczyć na kanale Władek TV na YouTube, bądź przejść po prostu sobie na nasz poradnik wędkarski w portalu władek.pl na dział kutry i tam znajdziecie to po prostu bez żadnego problemu. Są dwa filmiki w portalu władek.pl na ten temat. Słuchajcie, tego dnia chciałem dla was przetestować po prostu mniejszą dawkę i wziąłem jedną tabletkę przed rejsem, jedną tabletkę podczas rejsu. Specjalnie wziąłem jedną tabletkę podczas rejsu, a nie dwie na przykład, a nie na zaporowo trzy, jak już się troszeczkę źle czułem, żeby po prostu sprawdzić, czy to da radę. I po prostu nie dało rady. Tylko musicie mieć poprawkę na to, że pogoda tego dnia nie była zbyt ciekawa. To tak jak mówię, jakieś 5 do 7 w skali Beauforta. Tutaj od pana Bronka, który jest głównym mechanikiem na jednostce Fenix, dowiedzieliśmy się, że te fale mniej więcej miały około 3 metrów wysokości. No tak z jego praktyki, bo tutaj to nie chciałbym ja się powoływać na to, co ja widziałem, czy co ja odczuwałem. Zawsze pytamy się załogi, jak fizycznie sprawa wygląda. Tak samo macie w tym poprzednim filmiku, w tym wideoklipie, macie tam cytatę pana Szypra, który mówi, że będziemy mieli około godziny 13, około 7 stopni w skali Beauforta, a będziemy łowić do godziny 16, więc no, możecie sobie wyobrazić mniej więcej, wiecie po prostu, że to no, jest prawda. I teraz tak, ten filmik, który był nagrany, który żeście widzieli, on nie pokazuje do końca tego dramatyzmu, tej sytuacji. Nie udało nam się to nagrać w taki sposób, żeby było fajnie, no się uczymy cały czas. Także no, ten dramatyzm tej sytuacji nie był aż tak widoczny na tym filmie, jak było w rzeczywistości. Dla przykładu, jeżeli mówimy już o samym wędkowaniu, o tym, o próbie wędkowania, czy o sposobach i tym, czy się dobrze wędkuje, to powiem wam, że nie wędkuje się dobrze w takiej pogodzie. No to trzeba powiedzieć po prostu śmiało. Pogoda, nie wiem, 5 do tych 6 w skali Beauforta, to jest taka pogoda, w których jednostki te wypływające z portu w Warszawie mają prawo wypłynąć, bo mają po prostu wbite w swoich papierach, że do 6 stopni w skali Beauforta mogą pływać.
ale to nie jest taka do końca dobra pogoda na to, żeby wędkarz czuł się dobrze na takiej jednostce i żeby dobrze mógł sobie łowić. Oprócz mnie oczywiście parę osób jeszcze wymiotowało, ale najważniejsza sprawa jest taka, którą widzicie tam na tych kadrach. Widzicie tam na przykład na dziobie pewnego wędkarza, tam ubranego troszeczkę na czerwono chyba, który no, musi się mocno trzymać tej barierki i raz się trzyma tej barierki, żeby nie odpaść do tyłu, dwa, ta barierka mu się wbija w brzuch i taka sytuacja po prostu, tak to wygląda po prostu przy takiej fali, także no, ta fala no, według pana Bronka miała te 3 metry, no, w niektórych wypadkach no, dość dramatycznie to wyglądało, no bo według mnie to ok, miała 3 metry, ale 3 metry w górę i pod nią był 3-metrowy dołek. I jak taka fala nas atakowała z boku podczas wędkowania, no to zaćmienie słońca czasami było. Ale wiecie, to jest moja subiektywna ocena. Mi się średnio podobało z tej racji, że sobie nie powędkowałem, bo troszeczkę źle się czułem, ale trzeba też zwrócić honor samej jednostce Fenix Szyprowi, który nas po prostu woził w dosyć fajne miejsca. Tego dnia ryba nie chciała żerować, a mimo tego wszyscy wędkarze, oprócz mnie oczywiście, wrócili z pełnymi kompletami dorszy, zadowoleni. No i oczywiście załoga też była zadowolona, no i tutaj no, mają tą... powinni być zadowoleni z siebie, bo naprawdę dali siebie wszystko i wędkarze, którzy byli obecni na tej jednostce, którzy zdawali sobie też sprawę z tego, że ten dzień nie nadaje się za bardzo do tego, żeby wypływać w rejs, byli, powędkowali, przywieźli sporo ryby. Jako ciekawostkę na przykład powiem, że na tej jednostce pływa taki nasz, można powiedzieć, lokalny dziadek, który mieszka w Wejherowie. On ma 79 lat i od 40 lat pływa. Ostatnio pływa cały czas na jednostce Fenix, więc tak sobie upodobał ją troszeczkę. I nawet taka pogoda nie jest mu straszna. On naprawdę bardzo dobrze się trzymał. I naprawdę, no, muszę powiedzieć, że schylę czoła przed tym człowiekiem. Wracając do samej sytuacji tych 6, powiedzmy 5-6 stopni w skali Beauforta, czy pływać w takiej pogodzie, czy zapisywać się na rejsy? Słuchajcie, ja powiem wam tak, warto. Warto dlatego, żeby coś takiego przeżyć. Jeżeli nie macie problemów z chorobą morską, to śmiało, zapiszcie się, powędkujecie sobie, będzie naprawdę bardzo fajnie, będzie zupełnie inaczej niż podczas takiej jedno-dwustopniowej pogody. Poza tym, no, ryba jest ryba, tak? Troszeczkę inne warunki, może troszeczkę ciężej się łowi, ale zawsze jakieś to fajne doświadczenie. Wypłyniecie na pewno daleko, bo tak w porcie wodosławowej się po prostu pływa daleko. Pływa się naprawdę na głębokie łowiska. No, myśmy tam byli na 80 metrach, więc no to już jest tak dosyć fajnie. I to 80 metrów, wiecie, też można dorwać takie łowiska gdzieś tam w Trójmieście, wypływając z Trójmiasta, ale te nasze łowiska zupełnie inaczej wyglądają. To jest już otwarte morze, to jest zupełnie inna bajka. I warto coś takiego przeżyć. No ja coś takiego przeżyłem, także mam odfajkowany myk i teraz już w 6 stopni w skali Beauforta nie będę wypływał. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału na Władek TV na YouTube, ale oczywiście wejdźcie sobie też na nasz poradnik wędkarski w portalu władek.pl. Tam macie troszeczkę więcej filmów. Z tej jednostki będą 4 filmy, więc no warto sobie zobaczyć, jak tam jeszcze wyglądało, jakie ryby ludzie wyciągali i wywiad na przykład z szyprem sobie obejrzeć. Także zapraszam serdecznie, do zobaczenia, cześć!